Jeszcze pamiątkowe selfie z Maćkiem Maniewskim i Magda rozpoczyna grę. Razem z nią idzie nasza ekipa, która będzie czuwała nad przebiegiem gry. Magda znajduje pierwszą kopertę. No, za chwilę dostanę SMS-a, wejdź w link, kolejne zadania będziesz dostawała w formie linku lub w kopercie. Powodzenia. O, coś jest. O Jezus, to jest... Cześć, Watanower. Dzisiaj to ja pomogę dojść do mety i przejść przez wszystkie zadania. Pierwsze z nich to. Przed tobą stoi niebieski samochód, wsiądź do niego, ale zanim odjedziecie, odpowiedz mi na pytanie, na czym polega fryzura ombre? No jak to ombre, no czyli mamy ciemniejsze od nasady i jaśniejsze przy końcówkach, przepraszam. Filmik od Ani Skóry wywołał spore wzruszenie u Magdy. Dobra odpowiedź, możecie jechać. Jak dojdziecie na miejsce, kolejną wskazówkę dostaniesz od kierowcy. Ciekawe, gdzie my jedziemy teraz. Proszę bardzo. Dziękuję. Idź na dół na bulwary, szukaj hostessy ubranej na czerwono. Będzie miała dla ciebie zadanie. No dobra, na dół. Gdzie tu się na dół schodzi? Magdzie spodobała się gra, szybko się w nią zaangażowała. Okej. Tak się pani ładnie do mnie uśmiecha. Wie pani co, bo ja tak poszukuję. Dostanę SMS-a? Pewnie tak. Okej. Okay. Ania Skóra. Dobra. Hostessa wręczy ci pudełko, w którym są pędzle. Spośród nich wybierz te do kontrolowania twarzy. Okej, okay, to ja sobie pozwolę wziąć to i to. Dobra odpowiedź. Idź dalej prosto przed siebie i poszukaj hostessy w czarnym stroju, a ona da ci wskazówki do następnego zadania. Dobrze wykonane zadanie. Coś mi się wydaje, że to chyba panią szukam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pomaluj usta pierwszej napotkanej dziewczynie. Jak wykonasz zadanie, idź dalej. Szukaj różowego roweru. Magda podejmuje się zadania bez wahania. Dzień dobry. Mam za zadanie wymalować jednej osobie usta na czerwono. Koleżance. Czy pani się zgodzi? Ojej, bardzo dziękuję. Okej, okay, bardzo się postaram, dobrze? Okej. Okay. Dobrze, ma pani bardzo ładne usta. Tylko, że ja chyba trochę tutaj nie najpiękniej to robię. Wiecie co, najlepsze jest to, że ja nawet nie mam pojęcia, co mnie czeka na mecie. No mam nadzieję, że mam zaliczone zadanie. Nie było to perfekcyjne wykonanie, ale zadanie zaliczone. A ja widzę różowy rower. Znalazłam panią. Super. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie mam się przejechać na tym rowerze, słuchajcie, bo w szpilkach będzie gorzej. Żartujecie! Szukaj na trasie pudełka, wraz z nim będzie kolejne zadanie. Ej, ja 10 lat na rowerze nie siedziałam! Jest jeszcze w sukience! Wygląda na to, że to pierwsze prawdziwe wyzwanie dla Magdy. Ej, słuchajcie, uwaga, szpilki, jadę? Nie jadę! Okej, okay, czekaj, zaraz się wyczaję, nie wyczaję się, wyczaję. Dobra, jadę. Jadę. Jadę! Dzień dobry. Oj, 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 oj. Dobra. Dobra. Będzie huk. Ej. Jest. Przed tobą jeszcze jedno zadanie. Znajdź przebieralnię. I ubierz się w strój, który znajdziesz w pudełku. O matko. To będzie prawdziwa niespodzianka dla Magdy. Dzień dobry. I mam tam się schować. Dobra. To jest moja sukienka. To jest moja... Taka sama? To jest moja sukienka, w której tańczyłam taniec weselny mój. Tak, to jest moja sukienka. Magda wydaje się nieco zakłopotana. Ciekawe, czy nadal myśli, że to niespodzianka od Maćka Maniewskiego. Cześć. Cześć, Magda. Gratuluję. To jest obiecana niespodzianka od Maćka Maniewskiego.
Teraz jesteś gotowa na ostatni etap naszej niespodzianki. Zapraszam. Słuchajcie, tu zostawiam. Tam ktoś na ciebie czeka. Przeszedłeś sam siebie. Cześć, skończyłem. Kanie, to jest dla ciebie niespodzianka z okazji 5. rocznicy naszego ślubu. Dziękuję ci bardzo za każdy dzień z tych 5 lat. I proszę o 995 lat następnych. Kocham cię. Tak się skradam po cichutku. Magda. To ja się już rozmazałam. To jest program Zaskocz Mnie. Program o niespodziankach z miłości. Jest pięknie. Jest pięknie. To była czysta przyjemność. Ja uwielbiam ten program właśnie za to, że widzę takich ludzi jak wy, którzy się tak kochają. Dziękuję za wsparcie. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Że ja się nie zorientowałam w tym salonie, no. O to chodziło. Ale myślę, że jeszcze powinniśmy zatańczyć. Może pomogę z kwiatkami? Tylko jest jeszcze jedna rzecz. Ja jestem na boso. No dawaj, dawaj. Ale ja nie pamiętam, jak myśmy tańczyli wtedy. Relive every kiss inside my mind. Every little thing you've done. Just give me love. Could you love me like no other? Just give me love.